Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem angielskie piwo z browaru Roosters Brewing Corporation. First World Problems Salted Caramel Stout. 4,5% alkoholu. Czyli co? Problemy pierwszego świata. I stout z solonym caramelem. No fajnie. Coś tu piszą takiego, no, że dekadencki stout uważony z dodatkiem solonego karmelu. No dobra. Składniki. Miękka woda z Yorkshire. Słód jęczmienny, pszenica, chmiele, karmel, w którym jest laktoza i drożdże. No i tyle, żeśmy się dowiedzieli na ten temat. Trzeba przejść do degustacji. Się tutaj nie ma. W każdym razie nie jest to piwo dla weganów, bo jest laktoza dodana. Dobra, przechodzimy do piwa. Jak widzicie, piwo jest dosyć ciemne. Ciemnobrązowe, takie nieprzejrzyste. Piana beżowa, drobno pachniarzykowa. Niestety zdążyła uciec, ale nie była zbyt duża. Ta malutka była, parę milimetrów tylko miała. Ale bardzo ładnie kremowo wygląda. Aromat jest dosyć przyjemny. Dużo paloności. Lekka nuta kwaskowa. Troszkę, jakby nawet sól było czuć. No to może tylko tak umysł tutaj płata figle. A może nie. W każdym razie jest lekka nutka kawy i czekolady, ale naprawdę niewielka. Palono się tutaj wybija, zdecydowanie. Dobra, to warto spróbować. Wasze zdrowie. O! Ciekawe. Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, bo myślałem, że będzie to piwo słodsze. Ono jest zdecydowanie wytrawne. Nawet bardzo wytrawne. Słodkiego karmelu tu nie czuć, zdecydowanie. Pierwsze, co się rzuca na język, to jest paloność, która później przechodzi nawet w jeszcze głębszą paloność. Taki palony jęczmień. Prawie w popiół to przychodzi. I jeszcze bardziej to wypukla tą wytrawność tego piwa. Są nutki kwaskowe, bardzo przyjemne. Pobudzające pijalność. Niskie nasycenie też pobudza pijalność. Sesyjne, fajne piwko. Ale zdecydowanie gorzkie, palone, troszkę jest czekolady, troszkę kawy, ale niedużo. Jest taka jakby sama paloność z jęczmienia. Natomiast co jest ciekawe, to później po tej goryczce, która jest tak naprawdę palona tutaj, jest taki posmak słony. No i to by się zgadzało. Czyli ten słony aspekt karmelu zdecydowanie tutaj się przebija. Jest takim fajnym akcentem na zakończenie. Natomiast tego karmelu tu nie czuć w ogóle. W jakiejkolwiek postaci tak naprawdę. Ani nie jest to słodkie piwo, bo jest zdecydowanie wytrawne. Ani karmelowe też nie jest. Natomiast nie jest to piwo rzadkie. Zdecydowanie jest pełne. Czuć tą pełnię. Może ten karmel właśnie to buduje tą pełnię.
ale nie ma smaku. Także ciekawe piwo, zdecydowanie. Szczególnie jak sobie tak poczekamy odrobinkę, ta sól się uwypukla, przepraszam, i wyraźnie ją czuć. Po paru sekundach jest fajny taki słony posmak. Przyjemne, zdecydowanie warte polecenia. Natomiast jeszcze jedna refleksja. Jak kupiłem to piwo, to zacząłem się zastanawiać, jak gdzieś już tą nazwę widziałem. Miałem takie piwo. Problem pierwszego świata. Tak myślałem, aż w końcu poszukałem w archiwum i znalazłem. Tak, było takie piwo. Problem pierwszego świata. Natomiast ze szkockiego browaru Stewart's i było to Belgian IPA. Także kompletnie coś innego. Natomiast ta sama nazwa. Także dobrze pamiętałem. I też było to ciekawe piwo. Także ta sama nazwa, dwa różne, całkowicie różne piwa, całkowicie inne gatunki. No, ale może być to mylące troszeczkę. Mimo wszystko, jeżeli szukacie po samej nazwie, to może wyskoczyć Wam coś innego. Także mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak podobało mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie mi mam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, żeby będziecie na bieżąco, a przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie. Cheers.